Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za obecność i panu Władysławowi Komenderkowi, że odwiedził nas po 30 latach w Jarocinie. Po raz szósty. No i to jest ta jedyna okazja, gdzie możemy zadać teraz pytania artyście, więc chciałbym, żeby z publiczności, jeżeli są chętni, pojawiły się jakieś ręce w górze. Można tu podejść, zaprosimy, nie wiem jaki jest długi kabel. Można podejść śmiało pod scenę. Kto ma pytanie? Proszę. Ja mogę tylko powiedzieć jedną kwestię, że nie będę pytał się na razie o nic pana Władysława Komenderka, ponieważ jak zadzwoniłem do niego, miałem 3 rozmowy telefoniczne z nim, to mogę powiedzieć, że suma tych rozmów wynosiła 18 godzin. Około 15 minut do koncercie, a reszta o muzyce. No, to było takie wydarzenie dla mnie. Do dzisiaj je trawię. I zaraz pan Władysław dojdzie, a... Na czterech nogach wychodzić i wchodzić. To taka dobra gimnastyka jest. No. Dobrze, to tutaj... No, usiądę tu może, co? Żeby było wygodniej. Tak, tak. O to chodzi. Będzie na środku stereo, ono lepiej pana uwagi. Panoramę zrobimy. Tak, tak. Proszę, tutaj akurat mój kolega. Takie pierwsze pytanie. Jak pan wspomina wcześniejsze wizyty? Te 6 razy. Prawdę, żeby powiedzieć, to na pewno grałem dzisiaj 5 raz, ale kolega, pan Radosław sprawdzi, to sprawdzimy to w muzeum, bo na pewno był grany dżem z takimi nazwiskami jak Czesław Adamowicz i Marek Wójcicki, jeden z najlepszych gitarzystów w Polsce. Exodus, jak już przy końcowej fazie, przed rozpadnięciem, właśnie Marek Wójcicki z nami pracował jako gitarzysta, żeby ratować sytuację gitar solowych w tym układzie Exodusowym. No, tak to wyglądało. A jak wspominam, tak? Ja ci powiem, wspominam tak, że tak. Raz przyjechałem do Jarocina na festiwal Czajko, taką Czajko. Wiem, że Breżniew chyba tą Czajko jeździł, czy tam jakiś tam dalej, jakiś tam Gorbaczow, nie wiem, tak mi się wydaje, wiesz. A tak, i w tą Czajkę nie zmieściłbym tyle sprzętu, co tu jest, ale miałem mniej sprzętu, ale Czajko przyjechałem. Później, w którymś roku przyjechałem autobusem i nie było wynajmowania hoteli, tylko w tym autobusiku wszystko się robiło. I sprzęt się woziło, i spało się, także... I to było takie fajne. Po drugie, człowiek do mnie doszedł, powiedział tak, takie to podobne, jak solowe koncerty oczywiście grałem w Jarocinie, takie to podobne do Exodusu. No słuchaj, ja powiedziałem, człowieku, ja pracowałem 8 lat w Exodusie i żeby się wyzwolić z tych manier, to trzeba 15 lat. To nie takie proste, w mózgu siedzi, to jest zakodowane i nie można wywalić z mózgu. Tak jakbym siedział w knajpie, słuchał jakiegoś tanga, ktoś gra i codziennie by ktoś to grał, to w końcu ja bym przy 10 lat miał w uchu. A żeby oryginalną muzykę tworzyć, to trzeba się odizolować do wszelkich trendów, no. Zaszyć się w lesie i po prostu robić swoje, no. A po drugie, nie pozwolę sobie, żeby moją osobą ktoś manipulował z branży. Do widzenia, dziękuję bardzo. Będę robił wszystko to, jak będę robił i mam gdzieś manipulację artystą. Nienawidzę tego, nie znoszę tego. Bardzo dużo ludzi się załamuje i właśnie robi takie różne, ale to nie jest szczere. Jest takie powiedzenie, ktoś tak powiedział, że ten artysta, który pnie się niesamowicie, drapieżnie na świeczniki, to bardzo szybko kończy źle, no. Później się w stanie psychicznym, no. Przeważnie tak bywa, ja. To musi naturalnie wychodzić. Ja nie żebrzę o koncerty, a na zasadzie tak jak Radosław dzwonił do mnie i uzgodniliśmy pewne techniczne sprawy i doszło do koncertu. Ja nie dzwonię, nie proszę się o koncert, ja jestem na luzie, dzisiaj tu jestem, jutro będę programował akcesa w półtora miesiąca i później będzie jeszcze coś, później jakieś lasery zaprogramuję, później przywitam się zwierzętami, które wychodzą na wiosnę, z jeżami i tak dalej, i to rozmaicenie jest, no, no i tak dalej. Szanowni, czy jeszcze ktoś? Proszę, proszę, tu można zadać każde pytanie. Mówcie, nie krępujcie się, właśnie. Ja się nigdy nie załamię. Możecie otwarcie mówić, co wam się nie podoba. Daby, taka muzyka. Dab. Słuchaj,
Ja miałem mikrofon. To może zaprosimy pana, jak powiedział pan chwilę chęci, to pokazać dar później. Tak. Ja jestem za tym, żeby pokazać skalę. Już, którą dzisiaj usłyszeliśmy. Powiedzcie mi, co to jest da, bo ja tego wszystko w tyle w głowie, ja tego taka ostra jazda. A, przepraszam. Ostra jazda. Nie, bo tam, wiesz, no, klasz się nie... Może kolega wytłumaczy. Nie, ja przepraszam, tak żartuję. Ja pytam tylko. Nie, jest taki jeden numer, co elektronika klasyczna mnie przekleństwa na to rzuca. Ja oczywiście tam tworzyłem sobie płyty, ale w tej chwili to idę do ciężkiej muzyki, ale czasami wracam do XVI wieku. Jak jest fortepian klasyczny, to tak jakbym grał na fortepianie gdzieś XV-XVI wiek. 10 minut takie coś odstawię, wie. W ogóle nie znam syntezatorów, tak się udaje takiego, który nie zna, nigdy nie widział syntezatora, a tylko fortepian widzi. I na tym fortepianie tamtą epokę robi, tylko nie standardy, tylko tak, no, wiadomo, na jakiej zasadzie ludzie to robili, ja nie mam problemu z kapelusza, to od razu zagram, jak to się mówi już, no. Jak mam warunki, mam dostęp do fortepianu, bo wam powiem, fortepian akustyczny to nie jest to samo, co fortepian z jakiegoś kordżyny, czy rolandziny tak zwany. To jest co innego, bo się wibracje w palcach czuję, a ja gram na takim czymś, to ja żadnych wibracji nie czuję. Powietrze może tam jakieś wibracje, ale ja muszę drganie klawisza, ja muszę drganie młotka. To wtedy, sztanu i największa półka, 400 tysięcy kosztuje i dotykałem kilka razy tego fortepianu. No. To pod wrażeniem jestem takich akustycznych. Ja wam powiem, kiedy jest sprawiedliwy, artysta sprawiedliwie się ocenia. Kiedy światło gaśnie i natychmiast trzeba dalej koncert dokończyć w 40 minutach. A byłem w Holandii na festiwalu, gdzie grał Paul Haslinger, który pracował z Tangerine Dream. Wyobraźcie sobie, zagrał w 35 minut, później coś się stało, wizual z dźwiękiem znikł. 30 minut przerwy, coś tam naprawili i zagrał jeszcze pół godziny i znowu to samo się stało, a stał na środku fortepian. Uważam, że powinien skończyć na fortepianie, to by wartość swoją pokazał, ale ludzie, nie wiem, bo po prostu wiecie, ludzie się odzwyczajają od klasycznych instrumentów i uważają, że pokonają wszystko na jakimś innym. Możliwości są, ale światło prąd daje to, że jak prądu braknie, to niestety pokaż swoją sztukę bez prądu, no. Bez prądu. Mieliśmy takie zjawisko w Chorwacji, że burza laserowa była. Wiecie, tam rzadko burze są w tym miejscu, gdzie graliśmy, ale 10 osób grało i nagle światła zabrakło. Nie ma. To ja po prostu zacząłem rapować. Józek się zastanawiał, co ma robić, skrzek, ale miał harmonijkę tutaj w kieszeni, to dołączył. I reszta jakieś kół robiła. Steve Schroeder z Extra Gen Dream, który pracował, wziął beczki, z pyra poleciał jakieś farby, które już zaschły, wiesz, i pałkami półtorej godziny była piękna jazda, akustyczna, bez prądu, no, na poczekaniu, no. I tak powiedzieliśmy sobie, tak sobie powiedzieliśmy do organizatora tego całego spędu, jak ja mówię, z całego świata artyści, tam 10 osób, że powinien być hymn nagrany. Normalnie z tego hymn nagrany, a dalej już ta elektronika idzie. No. Ale na komórkach to wszystko nagrywane. Ja wam powiem, trzeba wszystko przewidzieć, trzeba baterii mieć 20 plecaków, wiesz, jak coś nagle, po prostu nauczyło mnie życie. Wszystko trzeba rejestrować. Wszystko. Nawet jak się wchodzi do toalety, wszystko trzeba rejestrować. To się przydaje, naprawdę. Później, wiesz, można przy jakiejś technologii zrobić zupełnie inną rzecz, no. Proszę bardzo, a ktoś jeszcze chce właśnie się... prosimy o pytania. Nie krępujcie się, ja postaram się na wszystko odpowiedzieć. No. Skąd inspiracje? Proszę? Skąd pan bierze inspiracje? Ja wam powiem szczerze, najlepszy klawiszowiec dla mnie, który nie żyje. Bardzo się zmartwiłem, jak niedawno umarł, 2 lata temu, gdzieś to się na Facebooku dowiedziałem, bo tam bardzo szybko wiadomość, to po prostu nie dowierzałem. Moje korzenie to głównie to Emerson. Emerson, główne korzenie. To się później zmieniało, bo wiadomo, no, wiesz, Lord był też dobry, ale uważam, że to, co robił Emerson, no Wakeman też, czołówka, ale to, co robił Emerson, to jest nie do... No w ogóle to, słuchaj, technika i tak dalej, wyobraźnia, a po drugie, co on robił na scenie. To nie było tak, że krawat założył i sztywno stał jak zespół Shadows i sobie grał. Po prostu
gimnastyka, akrobacja, cyrk, i rozumiesz, normalnie Hamot na brzuchu leży i nawet nie, on nie zadrgał w tym, no. Ja nie wiem, czy ja bym wytrzymał, jakby Hamot nie upadł na brzuch. Bo ja mam własnego, tylko tu akurat nie mam, ale mam 100 kilo towarzy, no. No ale no, to jest odporny instrument, jego trudno zniszczyć. No, na tym instrumencie mogą dwie kobiety tańczyć po 68 kilo wagi, ja mogę tańczyć i się nie załamie klawiatura. To jest bardzo sprawny instrument. Chodzi o, mechanikę. No. A inspirację powiedziałem, no. A inspiracja to taka, wszystkie... Znaczy teraz to może nie, bo to czasu człowiek nie ma, to płyta, to trzeba materiał wybrać, to co innego, wie. I chodzi o to, że marzyłem kiedyś o tym, żeby mieć cały zbiór muzyki ludowej z całego świata, wiecie. Ale oryginalnej, nie jakiejś oryginalnej muzyki, tak marzyłem, żeby mieć taką półkę. Nie jakieś progresywne roki, tylko na przykład takie, taką płytę. Chociaż progresywny rok się wywodzę z tego też, no, no. Tak, to takie inspiracje były, wiecie, mniej więcej, no. Teraz to wiadomo, tam jest ten Dream Theater, ten pan, jak on się nazywa, Rudes, ale Rudes dobrze reklamuje, dobrze demonstruje instrumenty, trzeba przyznać. To trzeba przyznać, że 80% ludzi, którzy prezentują instrumenty na YouTubie, może właśnie to nie powinni w ogóle prezentować. Naprawdę, wiecie, to jest załamany jestem tym, co robię. A taki instrument, jaki ja mam, Waldo, który jest żółty, taki tam stoi w gącie żółty, to przedstawiał jeden pan, to naprawdę złota patelnia, Nagroda Nobla. Za ten model, który naprawdę pięknie, ale niektórzy to nie, to zabronione powinno być. To analfabetyzm powiązany z inwalidztwem, brak wyobraźni, koniec. No, otwarcie o tym mówię. No. A już nie mówiąc tutaj, co się dzieje, to żeby instrument oceniać, to trzeba najpierw ten instrument przywieźć do artysty, artysta musi się zaklimatyzować z tym, artysta musi go poznać i wtedy, a nie wyścigi. Wyścigami się nic nie zrobi, bo jedna firma wyścigi uskuteczniła, to zwrotów było 80% produktów tej firmy. O. To się da Akai, sample Akai 6000. Znacie takie coś? Był taki sample. Konkurencja dla emulatora. Ulubiony instrument, jaki jest pana? Ja ci powiem, ulubionego instrumentu nie mam, ale ja wam powiem, to jest bardzo mądre pytanie. Taki instrument będzie na zamówienie robiony. Będzie kosztował, wiesz, taki mam plan, wiecie. Już wiem, kto to będzie robił, ale będzie na zamówienie robił. Tak jak sobie życzę, tak będzie. Nie może tak być, że lefo i oscylatory mają ten sam kolor gałek. Do widzenia. Ja pracuję wzrokowo i wiesz, ja muszę mieć szybką orientację. Tu żółte lewo, tutaj oscylatory, tu jeszcze co innego, to frekwencje krokowe. Gałki mają być różnego koloru, nie tak jak mini mok robi. Czarne wszystko, nic i w ogóle brzeg głupieje po prostu. No. Kolory też odgrywają dużą rolę w komunikacji szybkiej na żywo, jak się na żywo gra. O. Ale to na zamówienie będzie robione. A jaki producent? A producent obywatel ukraiński. Wiesz, który pipę zrobił i Lyre 8. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. No, no. A teraz produkuje automat PTR, tam jakieś perkusyjne rzeczy robi. Wiesz, oczywiście zagrałem z nim jedną sztukę, bo to jest też muzyk. Oprócz tego tam. A, Benefis był w Warszawie, to tam zagrałem. Tylko to jest urządzenie, które on dla siebie zrobił, nie? On nie zrobi takiego urządzenia dla kogoś, dla siebie to zrobił i tak czasami się pokazuje. Ale ja swoją drogą, ja takie wymogi będę miał, że będzie musiał zrobić tak jak ja. I zrobi tak. Gałki muszą być tak jak powiedziałem tam. Waga może być, no to wagi, nie mam tego, waga musi być, bo jak człowiek impulsywnie i gra, wiecie, i tak żywiołowo, to musi być instrument co najmniej 15 kilo ważyć, wie. A nordy są za lekkie. Nordy, jak tak bym rękę złożył, jak cegły łamał, wytresował rękę, to one na pół pękają. Na razie doszło do tego, że mi się klawisz zapadł. A myślałem, że będę rozbierał go w kawałki, ale jest, doprowadziłem to szyle tak jakoś i wpadł w ten kanał. No i dobrze, do dzisiaj trzymam. Wiesz, bo groziło mi rozebranie. Nord je bardzo łatwo zbiera. To cztery siubeczki, ja widzę wszystko na wierzchu, wszystko. Mądrze zrobiło. A Waldorf jak się rozbiera, to w drobiazgi, jakby bomba była w środku. 20 śrubek i bo zbierać można pół dnia, to wie. No, chodziło o serwis. Ja mówię, że jest bardzo, bardzo trudny, wiesz, składanie. No.
No ale nic. Jak chcę, jak macie jakieś pytania. Ja się nie spieszę, nie myślicie, że ja się spieszę, wiecie. Ja muszę tutaj odpocząć po tym wszystkim i proszę bardzo zadawać pytania. Panie profesorze, ja nie mam pytania, chciałem tylko podziękować za Chopina. A, ja wam powiem. Proszę? Mogę uścisnąć pana dłoń? No proszę bardzo, ale ja ci powiem, dlaczego ten Chopin wyszedł. Powiedz, ja wychowałem się na Chopinie, ale ja wam powiem. Wydawca powiedział tak. Czy byś na Chopina nie tego? Ja tak sobie pomyślałem tydzień w domu. Nie, jak 7 kilometrów od urodzenia Chopina mieszkam, żelazowa wola, to zrobię dla świętego spokoju. Wybrałem jakieś utwory takie trudniejsze, dwa koncerty Chopina, etiudę rewolucyjną i rok czasu to robiłem. Tak spokojnie, dzisiaj zrobiłem, później dwa tygodnie odpocząłem, później znowu coś zrobiłem, później i te trudne i te koncerty, to wszystko dopieszczone było, no i to jest trzeci remik. A jeden utwór poświęcony jego duszy jest, mojej kompozycji. I tam rap jest, tam jest w ogóle, tam jest takie zamieszanie, że ci, co elektronikę lubią, to chyba nie przełkną to tego. Wiesz, tam wie. No ta nie, no dziękuję bardzo, no wie. Dziękuję, wie. No i dlatego doszło do tego. Nie mam problemu z tą muzyką, tylko 7 kilometrów mieszkam od pana towarzysza, jak ja mówię, tak jak powiedział, no to zrobię to. Zrobimy. Ale wam powiem, nie ciągnie mnie to teraz. Nie ciągnie mnie, bo dużo pomysłów mam. 25 kilometrów taśm czeka na wydanie. Ja mówię, każda taśma ma po 1000 metrów, a 1000 metrów przy 19 obrotach to jest 1,5 godziny. 19 obrotów na sekundę, dobrze przeliczyłem. Tak mniej więcej, no, szpula 1000 metrów. I to tak, policzcie teraz, pomnóżcie 25 razy 90 minut. To wyjdzie ile płyt? No, na płyty przeliczyć i to jest, nie. A jeszcze trzeba świeże robić jakieś, nie? Ja już mam tak tego tyle, że ja mogę 50-60 koncertów zagrać i że będzie inny repertuar. Tylko dzisiaj to było dużo jazdy takiej tworzonej, tak jak zwykle, wiesz, jak zwykle. Bo ja nie wytrzymuję takich odtwarzań, wiecie, spływ tam też, no, ale wiesz. Po prostu wie, to trzeba przedłużyć czasami. Tak co będzie ktoś dyktował syntezator, czy tam komboko, najgorszy to komputer jest, bo on dyktuje, jak patrzę, obserwuje, to no, sztywno ktoś siedzi, patrzy się w ten wykres, czy on puchnie, czy on chudnie, a jak chudnie, to znaczy, że jakaś plama będzie, pad będzie, a jak jest taki spuchnięty, to znaczy, że bębny dochodzą mocne. I wtedy on widzi, tak trzęsą mu się ręce, nie, inwalidztwo normalnie, uzależnione. Słuchajcie, bardzo cenię pana jazzmena tego, jak to się nazywa, czy Korea, wiecie o co chodzi. Słuchaj, nie wiem dlaczego ten pan jest bardzo sprawny manualnie, dał się namówić, żeby z laptopa grać. Fortepian akustyczny i ten laptop się zaciął w połowie. No. To jest coś strasznego. No. Nie wiem tego. Ja bym ten laptop publiczny normalnie wyrzucił, bo to tam parę groszy kosztuje i po prostu dokończył na fortepianie normalnie dalej. No. Ale pokazałbym, że Windows tego. Kiedyś wymyśliłem tekst na propos krytyki Windowsa. Jakby korporacja usłyszała, to może bym poszedł do pudła za to. No. Tak grzecznie tego, ale nie podoba mi się ten system i koniec, dlatego się wkurzyłem. Wkurzam się ogólnie na to. Dlatego unikam komputerów w produkcji. Komputer tylko stoi na Ableton jest i on nigdy się nie zawiesza i tak ciągnę. Ale to taki przy końcowej fazie. Bo tak to nie mam tyle instrumentów, to po co mi to? Ale powiem szczerze, że jak wszedłem w Macintosha, taki stary model, to powiem, że ja na tradycyjnych instrumentach więcej zrobiłem i później na tych komputerach, bo one się zacinały, to trzeba się nauczyć, to, wiecie, to tak, ale wiem, dlaczego zacząłem od Macintosha, skończyłem na PC-tach. Wie, tak, też się dziwię, no ale tak to jest, to przyzwyczajcie się. Czy... Dobrze, proszę bardzo. A ja mam tylko jedno pytanie, bo może nie wszyscy, albo może wiedzą. Ile czasu trwa nastrojenie na przykład tego Norda, albo ile trwało, który brzmi jak gitara elektryczna? Ja ci powiem, dlaczego ja tak do tego tak dążę, do takiego brzmienia, bo ja wychowałem się z gitarzystami, grałem najlepiej. Zephyr to jest bardzo dobry i w mózgu u mnie siedzi to wszystko, a po drugie, dlaczego ja mam grać na syntezatorach barwami 60-tych lat? Oczywiście mogę zagrać. Ale musi być dialog ze sposobem. I już dwa razy miałem tekst.
zagrałem taki utwór Crimson Epitaphium, nie wiem czy znacie. Epitaphium, jeden z pierwszych numerów. Taki. I do mnie dochodzi człowiek, a później się okazało, że jest uniwersalny hejter, chodzi o mu osobę, ale nieważne, hejter jest, niech sobie hejtuje, nie przyjmuje. I on powiedział tak, ty, kto na gitarze tam na końcowej fazie tego utworu grał? On się pytał mnie, a mówi, nikt tam nie grał, ja tam grałem. Już kilka razy było zamieszanie, bo ludzie są pewni, że to gitarzysta jest wynajęty, gra w projekcie, a to nie. Normalnie nie. A do Steel Wood jest taki gitarzysta, Steel Wood, coś takiego. Takie wyścigi robi z najlepszymi gitarzystami amerykańskimi. I tam ktoś mnie porównał w komentarzu. Ja mówię, wiecie, ja programuję, ja się uczę, ja brudy muszę w generatorze wyszukiwać, żeby było poszuranie po strunach, takie różne rzeczy. Ale jeszcze o ten czas chodzi, ile trwa takie ustawienie? A to 6 godzin. A jak trafi się awaria? A barwę? Ja ci powiem, barwę to się udoskonala, to jeszcze się udoskonala cały czas, to końca nie ma, wiesz, to końca nie ma. A jeszcze może się okazać, że trzeba jakieś pudła kupić do tego gitarowe, wiesz, no do tego, no niewykluczone, w coś można wejść, wiesz. Bo wtedy gitara ma różne brzmienia, no, no. Tak jest. Ja nie wiem, czy wiecie, 50 centów ode mnie, czy wiecie formalnie do tego, ale złodzieje Hebra, wiecie, no zrobili do tej pory, atakują, bezczelnie kradną i bezczelnie ja usuwam i bezczelnie oni dalej wrzucają. 46 raz było niedawno. Ale to ludzie z Republiki mają ten sam problem, bo telefony ukradli im. Telefony, ten przebój telefony został ukradziony, rap nałożony na to. O. I dzwonił do mnie gitarzysta Krzywański z Republiki wczoraj i powiedziałem, o co chodzi. Wiesz, bo tak przypadkowo znalazłem. Ja wam powiem. Na polskie warunki, to co ja zauważyłem, tam jeszcze ty mówiłeś, Radek, coś, że tam jeszcze ktoś, ale coś, tak. Czesława Niemena, Chemiczni Chłopcy wzięli motyw i oficjalnie to załatwili z Niemenem i tak dalej. To ja to wiadomo, to się stało w 2012 roku ze mną. Ja w 2012 roku podpisałem umowę z nim, ale nie dowierzałem, że on... Jeszcze tak jakoś nie dowierzałem, bo najpierw myślałem, że hejter mnie atakuje przed mnie. Po angielsku jakiś tekst tego, ale dobrze, że ja to przeczytałem, bo człowiek od szukania sample na 50 cent, on nabył płytę. Płytę nabił tam gdzieś. I po tej płycie szukał, gdzie producent, gdzie to jest, co jest. I trafił na moje nazwisko na maila. A ja byłem pewny, że to jakiś hejter pisze, jakieś wygłupy są. Ale dobrze, że to przeczytałem. I zaczęła się rozmowa. Kto wydał płytę, kto ma prawa do tego, jaki utwór i tak dalej. I mu wytłumaczyłem. No i zaczęła, przyszła umowa. Oni w międzyczasie, nie pytając się mnie, chcieli się pochwalić, zrobili demo. MP3, tam 320 i perkusyjka jakaś tam chodzi, on śpiewa, jakiś bas kontrabasowy chodzi i więcej nic nie ma, ani klawiszy, nic nie ma. I tak chcieli się pochwalić, ja to posłuchałem, no tak, tak jest. I od tej pory kilka lat było przerwy, ja nie pisałem, mówię, chyba z tego nic nie wyjdzie. A teraz 10 dni temu odezwał się panowie, załatwili to do końca dobrze, to znaczy pan od specjalista od tych mamy, no, to wiesz, i tak ładnie, to jest bardzo przyjemne. Ja szkołę dałem, polskim niektórym chętnie dałem szkołę, grzecznie, bez żadnego łamania języka wulgarnych słów, dałem, co powinni zrobić i tak dalej, na przykładzie. Jak ja powiedziałem o 50 cent, to zaczęli się śmiać, w ogóle wie, to chory psychicznie, no wiesz, no to taka jazda. Ja mam dokumenty na to i wszystko i tak, no tak się stało. Takie to jest, wiecie, ja mam jakieś debiuty mam w roku, w każdym jakieś to. Szósty raz w Jarocinie, czy piąty, tutaj wiesz, 50 cent, 10 dni temu, takie jakieś debiuty. Kojarzy pan kogoś, a może ktoś był kiedyś? Gdzie? W Jarocinie, jak pan Władysław grał? Jest ktoś? Tak, dzisiaj. Kto ile lat miał w 80... W 86 roku, kto ile lat mam? Bo może miał, może taki ktoś jest. W 86 roku ile lat ktoś miał? 20. Ty miałeś 2 miesiące? Aha. Ile miałeś? 16 lat. O, to był, to... A byłeś tutaj na tym? A gdzie ty byłeś? Przepraszam. Co? W Koninie. W Koninie, a to blisko jest. Tak. Aha. No.
No wiecie, ja nie sądziłem, jak Radek zaczął pisać, to tak mi się wydawało, tak wyszło, no pięć, na pewno pięć razy, dzisiaj piąty raz, ale wykluczony to sprawdzimy, nie? Szósty raz może być, no. Bo ja gram przypadkowym trio, wiecie, dżem grałem, taki sporadyczny i w ogóle ni w programie tego nie było. Dżem był grany na scenie głównej, na wielkiej scenie był zagrany. I nazwiska też wiem, z kim grałem, no. To pamiętam do dzisiaj. Ci ludzie żyją i tak dalej, no. Proszę bardzo, jak ktoś tam chce coś. Władku, dzisiaj zagrałeś tak niesamowicie różnorodnie, że można było z 15 płyt wobec tych motywów, które słyszeliśmy, tak? Bo to coś niesamowitego. Pierwsze pytanie, skąd inspiracje na te akurat dzisiejszy koncert kosmiczny? I powiedz coś o sprzęcie, który tam stoi, dobrze? Ja wiem inspirację. Ja wyczuwam to nawet przed wyjściem na scenę, co się dzieje na ławkach, wiesz? Ja wiem, ja tam tak nie lubię, ale wiecie, no wszystko zrobiłem, co mogłem i inspiracje są takie, że ja najlepiej się czuję, jak energia jest przekładana dla słuchaczy, a słuchacze nie sprzedają energii. O, i to jest jazda. A jak w domu siedzę, białe ściany widzę, jak wiosna się zbliża, to pająki wychodzą, to mnie to tak nie realizuje, wiecie, tak. Tylko ja muszę, to musi być energia, wiecie. A przy tej energii dlatego takie coś było stworzone, no. Bo ja w domu bym tego nie stworzył, by mi się nie chciało normalnie, no. I tak bardzo dużo robię takich rzeczy i wybieram najlepsze rzeczy takie już na płytę, no. Ja tam jeszcze to przesłuchuję spokojnie w domu i tak dalej. I bardzo duży procent właśnie w ten sposób robię. Bo kiedyś to w domu, tu perkusyjka, tu polowanie w Puszczy Białej, tu ranek na Zwisło, tu tamtego, kork tam się... A tu mając 10 rąk, no to... Inna nam wie. No szkoda, że fortepianu nie było prawdziwego, ale to nie chodzi o to. To wiesz, to inaczej to wygląda. No dzisiaj Radek mi pokazywał, jak grałem w tej muszli. Na małej scenie też jeden koncert zależy, której nie ma tej, wie. Ta muszla nie powinna być rozsypana w kawałki, moim zdaniem, ale tam wyszło. Ja mam. Wiecie co, pieniądze pieniędzmi, ale kultura musi być nieniszczona. To jest dokument i tam powinno być muzeum na powietrzne zrobione. To znaczy, wiesz, nic nie rdzewieje, a cały czas tam są jakieś pamiątki na zasadzie. O, tu to ten artysta, tu ten. I jakieś takie, nie wiem, kosmiczne rzeczy, bo to nie wróci się. To pamiątka, dokument. No, ja, moje zdanie takie jest. A co tam, jak ktoś tam pobuduje coś? No ja nie wiem, co tam będzie. A może G5 będzie? Słuchajcie, dlaczego drzewa są wycinane? Dlatego, że jest płaszczyzna przygotowana na G5, żeby zasięgi były dobre. Prosta sprawa, bo jak w domu miałem internet instalowany, o, to drzewko musisz wyciąć, bo będziesz miał problemy. A ja drzewka nie wyciąłem. Mam cały czas jakiś tam internet. Ale modem trzymam w aluminiowym garku. Wiecie. Bo do pisania listów nie potrzebuję mieć dużej mocy. Na przykład, jak chcę zwiększyć moc, to wyjmuję z garka, wiecie. I tamte bronię się jak mogę, ale każdy się tam tym jakoś czuje, wiecie. Folia aluminiowa nie przenosi. Woda w słoiku też tak bardzo nie przenosi. Kamień naturalny z gór, nie, zero, nic nie ma, nie przechodzi, wiecie. Trochę mnie interesuje. Nie, ale ja mam trochę teraz zupełnie z innego poziomu, bo wiemy, jak słuchamy wywiadów albo mamy spod kontakt z panem Komendarkiem albo na koncertach, albo wystarczy posłuchać jakiegokolwiek wywiadu w radiu, no jego pochodzenie jest dość specyficzne, bo na pewno nie jest tak blisko ziemi, jakby nam się wydawało. Wydaje mi się, że jest bardziej to kosmiczne i tak przynajmniej przedstawia i tak, takie ma podejście myślowe, bo nie jest to standardowe myślenie o życiu i ogólnie. To ja mam takie pytanie, supermoce. Taka kategoria. Gdyby pan mógł wybrać obojętnie jakąkolwiek supermoc, którą nie ma człowiek dzisiaj, a mógłby pan mieć, co by to było? Ja powiem, że przede wszystkim, no nie każdy ma warunki, żeby las był koło domu. Mnie drzewa wchodzą do domu. Wiecie, ja mam taką temperaturę dosyć wilgotną, ja się najlepiej czuję.
takiej wilgoty i temperaturze. Może czasami instrumenty tam cierpią, ale nie tak ogólnie. Bo jak się długo nie włącza instrumentu, 3 lata, to grozi kalectwem. Wiecie, to może stalak wysiąść, który jest bardzo czuły. Jakiś tam. Ja znam taki stalak, który bardzo często nawala. Instrumentach w większości i tego. Ale powiem, że po pierwsze, skończyć z oglądaniem telewizji publicznej. Ale i skończyć też w ogóle z oglądaniem, jakie niezależne jeszcze można w jakimś stopniu. Trzeba wyczuć telepatycznie, czy facet kłamie, czy facet wie, wiecie, bo to po oczach się poznaje tych ludzi i czy poważnie. Teraz na przykład jakieś był, niby na Mazowszu było jakieś UFO było. Ale ja wam powiem, moje zdanie to jest, tak jest na to, to tak, owszem może coś być, ale mogą podjazdy Rosjanie robić, wymyślać coś elektronicznie, wiesz, elektronicznie, że włączą jakieś fale i gdzie samoloty zamiast do przodu, to będą na ziemię spadać. Nie potrzeba strzelać. To są najnowsza technologia, a swoją drogą UFO może istnieć, wiecie. I to tak, i nie wiadomo co to jest, I to jest zabawa po prostu, zabawa. Ja uważam, że to jest taka zabawa, tam coś prawdy jest, a mnie te tematy bardzo interesują, jakieś tam bazy są i tak dalej. Ja wam powiem, ja jestem odizolowany od tych zwyczajów ziemskich. Ja, żeby coś zjeść, to ja nie muszę obierać kartofli na przykład, tylko ja mogę jeść surowy, mi się nic nie stanie. Ja po prostu szanuję bardzo czas. Powstała kiedyś płyta taka Kupcy Czasu. Ja sobie tak pomyślałem, o, może sprzedawać czas na bazarze komuś tam, czego? Jak ktoś narzeka, że nie ma czasu, to może sprzedawać. A ja na fejsie dam taki tekst, tak, za kilogram platyny sprzedam 1,5 godziny. Taki tekst, wymyśliłem takie coś, no. Ale odpowiedzi nie dostałem, ale może ktoś napisze po niezaki. Takie bajeczki, ale szanuję czas, niepotrzebnie dużo czasu się marnuje. No. Ja czasami śpię 4 godziny, czasami w ogóle nie śpię, a później znowu śpię. Jak pójdę o 4 rano, to wstanę o 9, później pójdę o 21, tego, a ja w nocy czasami list piszę, to ktoś się pyta, co ty w nocy piszesz? Ja mówię tak, bo na zecie retykule jest inne przyciąganie, inaczej krąży tego, elipsowata tego, u nas dzień trwa 3 dni ziemskie, a noc 4 dni ziemskie. No. I przelicz sobie teraz, pomnóż, to wszystko wyjdzie. Przyciąganie jest 2 razy większe, także tu trzeba się przyzwyczaić do tego. I tak mówię, u nas technologia jest inna, u was jest zerowa, bo na przykład tylko wykorzystujecie na razie napędy rakietowe, które niszczą materię, a tutaj u nas już dochodzimy do 2, a gdzie indziej jest najwyższa energia, jak to się nazywa? Jak to powiedziałem, energia, te słowo mi wyszło, energia czasoprzestrzenna, no właśnie. Naprawdę to są, wiecie, ciekawe sprawy. Ale wiesz, to jak się tak porządnie zagłębi, to ja wam powiem, ja miałem 2 przypadki w życiu, gdzie ja wyleczyłem osoby. A ja nic nie kształciłem się w tym kierunku. Pani Makówka śpiewa Metropolis, to z nami, ona tam przyjechała, wycieczkę na rowerkach i tak dalej. I ona z nogą miała jakiś problem. Ja się dotknąłem do nogi, a ona mówi, że za 2 dni to przeszło. Wiesz, nie wiem, tak. I na przykład pojechałem gdzieś do Rewala i kolega perkusista powiedział, że tu jest jeden pan, bo ona narzekała na żołądek, ta pani, co się wynajmowało pokoje. A ja powiedziałem tak, niech pani weźmie taki garczek większy, który 50 litrów pomieści wody, niech pani gotuje pokrzywę, 3 kilo pokrzywy, liście, łodygi, wszystko i ta woda ma być zielona. Zielona woda, prawie czarna. I niech pani pije przez 3 dni. Przeszło jej za tydzień czasu to. Ciekawe, nie? Może to przypadek, może nie. Ale wiesz, ja po prostu lubię naturalne rzeczy. No. Ja wyczuwam wszystko. Wyczuwam w chemię, bo ja pamiętam jak w 1956 roku jaki smak miał ser, czy tam jakiś tego, siadłem mleko, takie płaty były piękne i tak. Teraz to ja nie wiem. No. Ja czuję, cały czas czuję coś. Ten coś nie tak. No. Pigwa u mnie w domu rośnie, to wiadomo, że to jest naturalne i tak dalej. No, witaminy C bardzo dużo w życiu zjadłem. Nie byłem u lekarza 50 lat, w ogóle nie byłem.
ale siostra mnie wypędziła na siłę i mówi tak, ty zbadaj, bo to nigdy nie wiadomo. Poszedłem, to pani internista się pyta, a czym właśnie on żywi? A smażonego, nie, tu pigła, jak tą receptę moją przesłuchała, to się za głowę złapała. I wszystko surowe, wiesz, bo ja teraz przerzucam się stopniowo na wszystko surowe, wiesz. Nie zaszkodzi mi nic, bo jak szwagier Brytyjczyk oryginalny, jak patrzy, co ja robię, to za głowę się łapie. No, on siadłego mleka w ogóle nie widział i on nie chce na to patrzeć, nie śmiać chce. No, ale nie, taka natura, tam kawka, mleczko zwykłe, tak? No, ale każdy ma swoje, ja? Każdy ma prawo robić, co się podoba. No. Dziękujemy, czyli super moce uzdrawiania świata. Tak, Ręce, które leczą, o których na pewno pięknie grają. Dobrze, szanowni państwo, czy jeszcze jakieś są pytania, bo tutaj jest jeszcze jakby druga część dzisiejszego wieczoru. Jest muzeum, w sensie w Spichlerzu Polskiego Rocka, mamy część afterową, tam już jest też trzech artystów, będą grać z syntezatorów, kontynuujemy tą myśl dzisiejszą i też wszystkich państwa zapraszamy. I czy są, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to można, a jak nie, to po prostu bardzo zapraszamy na Spichlerz, do Spichlerza. No jeszcze tak. Ja przepraszam, bo tutaj muszę coś pomóc w pewnej kwestii, więc oddaję na razie. Panie Władysławie, skąd inspiracja zespołem Focus i wybór utworu? A ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że Focus ostatnio był 3 razy w Polsce i była okazja, żeby z nimi na ten temat porozmawiać. A dlaczego? Po prostu ja uważam, że to grupa przy tej dużej masie brytyjskich zespołów była oryginalna. Na tamte czasy. Oni cały czas istnieją. Nawet nie wiedziałem, że są pod skrzydłami firmy brytyjskiej. Wiesz, oni nie mogą wydać tego mojego miksa, tylko to trzeba podanie napisać do firmy. Oni się zgadzają na wszystko, tylko oni się boją tego, że jak są pod skrzydłami, to mogą mieć później jakieś sprawy, wiesz, nieczyste. Wie. Oni po prostu są podlegli. Ja jestem wolny. Ja mogę robić, co mi się podoba, wie, w tej chwili. Bo ja nie mam podpisanego umowy z firmą, że ja muszę 10 lat pracować z firmą. A oni są powiązani. Ja się nie dziwię im, wiesz. I wiesz, ja mogę to grać, ale jak ktoś na YouTube to YouTube puści, no to wiesz, to najwyżej będzie miał sam problem, bo tam mam człowieka do kontroli w Brytanii, wiesz, do kontroli, bo kontrolują tam, co się dzieje. I oni się panicznie tego boją, no. No. Ale grać mogę. Na razie papiery będą wysyłane, tam zapytają się. Być może, że pozwolenie będzie. Jak pozwolenie będzie, to ja to sobie mogę na płycie wydać, wiesz. Ja lubię czasami w żartach co zagrać, bo wiesz, całe życie trzeba grać. Tylko własne rzeczy można po swojemu remik zrobić, wiecie, no. Ale tu problem był z tym, wiesz, że ten utwór, który grałem, to on nie jest zrobiony na zasadzie, że miałem dostęp do wszystkich ścieżek, bo nawet zespół nie wie, gdzie to jest. Wiesz, bo ten klawiszowiec to powiedział. Bo to dawniej było robione, no to wiesz. To inne, bo ja też jak emocje miałem 20 lat temu, to ja nic nie rejestrowałem. Wszystko w krypcika się robiło, a gdzie ślady poznikały. Wykasowało się wszystko, nic nie ma. A teraz wszystko w śladach się gromadzi, wie. Życie człowieka nauczyło, wie. No i tylko tyle mogę powiedzieć. Wyczerpało się to, co wszystko powiedziałem. No. To bardzo dziękujemy jeszcze raz, wielkie brawa. Dla was cała komentarka za ten piękny występ.